Televisa presenta. Wspaniała kobieta naukowiec pozostawiła następnym pokoleniom takie zdanie. Dobre życie nie musi trwać długo, ale obfitować w dobre uczynki. Wybrałam zły numer, bardzo przepraszam. Pytała pani o mnie. Proszę powiedzieć, kim pani jest? Sprzedaję kosmetyki. Właśnie otrzymaliśmy doskonały podkład. Wygładza zmarszczki i ma filtr przeciwsłoneczny, ale potem zmieniłam zdanie. Nie chciałam pani niepokoić, bo wiem, że jest pani zapracowana. Skąd pani wiedziała, że tu jestem? Nie wiedziałam. To znaczy wiedziałam. Wie pani, jakie są konsultantki. Namierzymy wszystkie znane osoby. Nasze produkty są doskonałej jakości. Przepraszam, nie będę się już narzucać. Pani wybaczy, mam spotkanie. Co się stało? Drżysz. Mam problemy z następnym widowiskiem, a nie chcę zawieść fanów. Spokojnie. Wszystko się rozwiąże. Przepraszam. Jesteśmy zmęczeni. Idziecie czy zostajecie? Miguel zasnął, więc nic tu po nas. Chodźmy. Twierdziła, że jako sierota wzbudzasz litość. Mogę wejść? Tak, profesorze. Jak się czujesz? Lepiej, dziękuję. To dobrze. Wizyta na grobie Gastona dobrze mi zrobiła. Cieszę się. Przyszedłem w ważnej sprawie. Zachowaj spokój. Proszę mnie nie straszyć. Wiesz, że dziś do szkoły przyszli inspektorzy z Departamentu do Spraw Nieletnich? Tak. O co chodzi? Chcą cię zabrać. Dokąd? Do pogotowia opiekuńczego? Nie, do ośrodka dla nastoletnich sierot. Co? Nic nie rozumiem. Po śmierci Gastona inspektorzy przeanalizowali twoją sytuację i zdecydowali, że nie możesz tu zostać, bo nie masz opiekuna. Mam wrócić do sierocińca? Nie rozumiem. Kochanie, oddałbym wszystko, by być teraz z tobą, ale nie zawsze jest tak, jak chcemy. Bądź silna. Bez względu na wszystko stawimy czoło przeciwnościom. Kocham cię, Max. Jesteś gotowa? Tak. Nie.
Zrób to, póki nie ma sol. Albo chodźmy do innej łazienki. Nie, na wszelki wypadek. Dobra. Dziewczyny, mam złe wieści. Jakie? Giovanni wie o wszystkim. Co? Wyjaśnij nam. Od kogo się dowiedział? Od Maxa. Co? Max by się nie wygadał. Tak twierdzi Giovanni. Pytał o test ciążowy i wreszcie zmusił mnie, żebym mu powiedziała. Okazuje się, że wszyscy już wiedzą. Co robić? Wyluzuj. Nie dotykaj mnie. Przede wszystkim powinnaś wiedzieć ty. Bierz byka za rogi i rób test. Jesteśmy z tobą. Spokojnie. Chodźmy na górę. Występują. Zbuntowani. Odcinek 429. Co jest? Czemu tak późno? Znalazłeś pracę? Nie twoja sprawa. Tęskniłam, potworze. Cześć. Ja też. Śmierdzisz dymem. Jak poszło? Dobrze. Jak? Wiko, dokąd biegniesz? Stało się. Co? Właśnie, no co? Gadaj. Wynik jest dodatni. Co? To znaczy, że jestem w ciąży? Przestańcie. Wiecie, że Pascual ma tu kamery. Jesteś zazdrosny czy zły? Nic z tych rzeczy. Daj mi pogadać z bratem. Chwilunia. Przyrodnim. Bo na szczęście Dieguś nie ma w sobie ani kropli twojej gorzkiej krwi. Możesz z nim porozmawiać przy mnie. Bo nie mamy przed sobą tajemnic. Prawda, kochanie? Nie. Zaspokoję twoją ciekawość. Wracam ze szpitala. Miguel się ocknął, ale ciebie to nie obchodzi. Przeciwnie, bardzo. Jak się czuje? Lepiej?
Owszem. Zabieram Robertę na kolację. Cześć, potworze.